Tak to przypięłam tutaj i zaczęłam się w sumie zastanawiać, czy nie będziecie się czuć niekomfortowo, że to oko tak cały czas na was patrzy. Cześć, z tej Namician i witam cię, kochane Krzynko, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przychodzę do was z walentynkowym odcinkiem makijażowym. Zamówiłam sobie ze strony makeup.pl dużo fajnych rzeczy, których jeszcze nigdy nie używałam. I stwierdziłam, że narzucamy sobie dzisiaj taki mały challenge, będziemy robić makijaż. Wow, tego nikt się nie spodziewał. Używając tylko tych palet. No dobra. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Okej, guys, słuchajcie. Z ręką na sercu, tylko że trzeciej po prostu nie mam, więc musicie sobie wyobrazić. Obiecuję, że jeżeli zostawicie 5000 łapek w górę, kupuję nowy beauty blender, a za 10 tysięcy myję te pędzle i zobaczycie je w kolorach jaśniutkich, czyściutkich, jednolitych. I nagram z tego film dla wszystkich fanatyków kontentu sprzątaniowego. Makeup.pl, będący sponsorem naszego dzisiejszego odcinka, to europejski sklep internetowy z kosmetykami oraz perfumami, obecny i działający w 27 krajach. A dodatkowo posiada opcję szybkiej i darmowej dostawy. A więc, kruszyny, jeżeli w najbliższej przyszłości macie jakieś plany na zakupy kosmetyczno-perfumowe, zapraszam was do linku w opisie i z moim kodzikiem rabatowym macie minus 5% na całe zakupy. Okej, let's go! Pierwsza paletka prezentuje się tak i razem sobie ją otworzymy. To jest zawsze takie ekscytujące. No jest grubo. Druga wygląda tak, jest też przepiękna. Ja właśnie chciałam teraz mieć więcej odcieni zielonego. Na TikToku widziałam, że jeżeli robisz sobie oczy zielonym cieniem... Słucinko! Dodaje ci to plus 100 do pewności siebie, ale to jest wiedza z TikToka. I największy hit, czyli sprasowane glitterki. Jak się będą sprawdzać, zobaczymy, ale wyglądają nieziemsko. I żeby podbić moje obecne zamiłowanie do zieleni i niebieskości, mamy tutaj coś takiego. No dobra, to będzie trochę improwizacja, ale chyba mam wizję. I coś tam widzę. Buzię widzę w tym tęczu. Let's go! One thing about me. Nie nagrałam tego, ale ja jedynym tutorialem, jaki oglądałam w całości do końca i od początku, był tutorial na te okropne brwi, bo strasznie mi się podobają. Chciałam je zostawić takie, może sobie na koniec je poprawimy, zrobimy mocniejsze, nie wiem. Zaczniemy sobie od kolorku Rex, to jest taki fajny fiolet. I biorę go na taki turbo cienki pędzelek. To jest w ogóle pędzelek do malowania farbami. Ale jeżeli macie jakieś pędzle godne polecenia, takie mikruski, koniecznie dawajcie znaka w komentarzach. No i zaczynam sobie takie delikatne zarysowanie mojego serduszka. Tak to prezentuję. Dokładam sobie glow stick i jadę nad tym. Dalej budując w sumie serduszko. Na razie to nie musi być idealne, bo będziemy sobie to zakrywać. Kolej dusza piekła nieba. To chyba nie tak szło. Zaczynam sobie te kolorki mieszać. I dokładam różowy identity. Jezu, jak to ładnie brzmi, uwielbiam to słowo. Mam tu lusterko, więc jeszcze wyżej go dajemy. Uważam, że trzymanie palety i jednocześnie malowanie się to jest jakiś wyższy level. To jest tak trudne. Gdy już mamy coś takiego, to trzeba by tą górę jakoś rozblendować. W żadnej paletce nie mamy białego, więc najjaśniejszy wydaje mi się ten tutaj. Daję go na górę, żeby jeszcze rozjaśnić, bo za wysoko pojechałam oczywiście. Ładnie się sprawdzi. Mój protip na zbyt wysoko wyjechane kolorowe cienie. To jest po prostu zawsze domieszka koloru, który jest bardzo zbliżony do twojej skóry. To serducho trochę mi się chyba zajechało, ale to nic, bo zaraz będziemy i tak je zakrywać i wtedy dopiero wydobędzie swój kształt. Po prostu
prostu rysujecie serducho korektorem. Moje serduszko coś nie pykło, bo nie uwzględniłam zgięcia powieki. One more time. Czekajcie, muszę przemyśleć, gdzie to narysować? Niżej. No i pan Paweł. I teraz mamy takie serduszko, które jest serduszkiem, jak otworzę oko i je zamknę. Tak jest trochę rozlazłe, ale wydaje mi się, że częściej mamy otwarte oczy, jak mamy makijaż, niż nie. A więc jak opanowaliśmy już tą trudną sztukę, robimy to samo, tylko dalej. Serducho, 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 serducho. Pytam. Czy tylko mnie irytuje ta reklama, gdzie taki chór śpiewa w jakimś suplemencie diety? Robimy dokładnie to samo. Ja wiem, że to jeszcze nie ma efektu. I to jest ten moment, kiedy nie wiesz, czy w ogóle będzie jakikolwiek efekt. Ale trzeba sprawiać pozory. No i blendujemy. Ja nigdy nie nakładam najpierw podkładu, ponieważ pod moim okiem, jak widzicie, tworzy się jakaś alternatywna paleta. No i odcinamy kolejne serduszko. O, jak to zrobi? Jakbyście mieli sprawdzian z dziadów, co nie? I cepiarka od polskiego dałaby wam pytanie na temat wielkiej improwizacji. To serio myślę, że dobrą odpowiedzią będzie podanie linka do tego odcinka. Nie podpuszczam was, nie podpuszczam, ale nikt tego nie zrobi. Dobra, ale jak to jednak zrobicie, to podślijcie linka do TikToka, błagam. Żeby jeszcze mocniej wydobyć ten kształt, to jeszcze troszeczkę przyciemniam kontur przy korektorze. Jak otwieram powiekę, to nie wygląda jak serce. I teraz, moi drodzy, zaczynamy zabawę, czyli wypełnianie serduszek na jasne kolorki. Tak jak zostawicie 10 tysięcy, to pozbędę się też tych pędzli, których należałoby się pozbyć. Podbijam aukcję, podbijam aukcję! Wracamy do naszej paletki, z której Mata byłby dumny i bierzemy nasz najjaśniejszy cień i zaczynamy od środka wypełniać serduszko, tak żeby ono nam się wybiło. Nie czaję, jak laski mogą się tak malować. Jak można skupić się na tylu rzeczach naraz? Wow! Pierwsze wypełnione serduszko wygląda tak. I teraz tutaj to musi się rozblendować tak, żeby weszło na to serduszko i nie było takiego chamskiego, you know, jak cięcia w tym filmie. Więc biorę sobie troszeczkę naszego tego fajnego różowego i dokładam go tutaj. Ładniutko. Tak, ja traktuję moje ręce jak paletę do mieszania cieni. No i najjaśniejszy. Cyku, 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 cyku. Rozetrzyjmy to troszeczkę. No i wracamy, wchodząc na jasny. Wypełniamy obwód naszego serducha. Dym, 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 dym. No i mieszamy to ze zblendowanym różem. Ten róż możecie nawet pociągnąć tak wyżej, bo i tak widać, że to jest serducho. Przynajmniej taką mam nadzieję. Teraz na dół przechodzę naszym głównym kolorkiem i sobie rysuję tutaj kawałeczek. Rozblendujmy sobie. Jest tyle pięknych glitterów. Autentycznie zrobię sobie coś, jakich nie wykorzystam, więc czuję, że idziemy w to. I dam sobie to na kąciku. Nie wiem, jak to nałożyć. One wydają się być mocno sprasowane. I właśnie takie klejące. Spróbujmy to pędzelkiem. O Jezu, czy to się mocno... To robi taką taflę? Taflę? My chcemy to rozetrzeć. Więc zrobimy to palcem może. O nie! Zniszczyłaś cały makijaż! Ja bym tam tego nie dał! Wewnętrzny głosie? Chyba masz rację. No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że różowe jednak. To jest coś, co zrozumiecie dopiero potem. Okej, a więc w takim razie analogicznie drugie oko. Na razie zrezygnowaliśmy z tego brokatu, ale zobaczymy, co to będzie. Papier nożyczki! Czy ja dam radę to zrobić bez narysowania? No nie podołałam temu. Narysowałam sobie trzy serduszka. Trik w moich makijażach dobrze znany. Nienawidzę wycinać. Serio, autentycznie wycinanki to była jedyna rzecz, jaką moja mama robiła za mnie na plastyce, bo jak ja brałam nożyczki w ręce, to zaczynało być w domu po prostu niebezpiecznie, nie? Bo co ja mogę za to, że dostaję
zaleca od kręcenia papierem i podążania za tym jakimś narzędziem. I co wy na to, żebym założyła kanał Makijaż nie na serio i robisz tam takie randomowe makijaże? Metodą prób i błędów, czyli że będziemy się uczyć razem. Bo dla mnie oglądanie tutoriali jest... za mało to mi się dzieje, nie? Ja muszę mieć adrenalinę, ryzyko. Wpadniesz na grupę makijażystek, czy nie? Zostaniesz ostro zjechana za to, jakiego pędza użyłaś i w jaki sposób robiąc okropne plamy, czy nie? Wiecie, taki makijażowy, ale nie na serio. A jednocześnie na serio. Nie jako znawca z certyfikatem od 7 boleści, tylko twoja kumpela, która razem z tobą się uczy. Pięknie. Gruby pędzel, różowy cień i lecimy, robimy róż. Wiecie, róż, miłość, wstydzioszki, amorki. Cudnie. Te oczy są jeszcze nieskończone jak coś. I teraz, żeby były te same serduszka. Nie mogę się mieć kasy. Ja to... Zjadłam? Czy wyplułam? XD. No nie, to jest hit. Chyba wyplułam, ale gdzie to poleciało? I chyba zjadłam. Okej, i to samo robimy z drugim polisiem. I przechodzimy na nosek. Jak smutno. A więc moim pomysłem jest narysowanie na nosie plastra w kolorze niebieski. Na razie sobie spróbuję minimalnie zaznaczyć taki kontur naszego plasterka, żeby on fajnie wyglądał. Okej, z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj musicie zrobić takie zejście w dół. Cała zabawa będzie w cieniowaniu najprawdopodobniej. Biorę niebieski. No i jadę powoli dookoła tego, co sobie już zaznaczyłam. No i rozcieramy ten niebieski jakby do środka. Mamy taką bardzo niekolorystyczną. I teraz tym bardziej precyzyjnym pędzelkiem biorę ten ciemno-niebieski i będę jechać kontur. Ale to będzie monotonne. I ten kontur od razu rozcieram tak jakby do środka. I bierzemy jaśniutki i wypełniamy środeczek. Rozjaśniając i tworząc taką bardziej wypukłą plasterkowość. Już myśleliście, że zostawimy taką plamę na środku, co? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Na środeczek. No i sobie tak dziubiemy. Cieniujemy w ten sposób, że tutaj po prostu po bokach nosa przyciemniamy niebieskim. To jest plaster, więc chcemy, żeby był wyrazisty. Każdy chce, żeby jego plaster był wyrazisty. Czy nie? Możliwe, że taki sam efekt uzyskałaby pracując z cieniami, ale my sobie go odhaczymy korektorem dookoła. Okej. Od razu przypudruję tutaj tym różowym. Ale zaraz będziemy i tak nakładać cień. Teraz powinni wejść nudziaki, więc wykorzystamy sobie trochę tych brązów i troszeczkę tych. No okej, spróbuję ten. Nie wiem, czy to nie jest zbyt odważnie. I robię taki jakby cień wokół plasterka. Bo to tak naprawdę teraz już jest metoda prób i błędów. Teraz wygląda to tak. Mamy dwa eyelinery brokatowe. I będziemy obrysowywać serduszka dookoła. No jakie malutkie! Czy to widać w ogóle? Może ten ciemniejszy jednak. Teraz widać. Ja nie widzę. Drugi jest tutaj. I teraz będę robić takie malutkie serduszka jako piegi. Dlaczego to wyszło tak ładnie, a tu nie? Księżyc na to odpadł szybko. Jestem sobie złotą rybką. To będzie chyba tłumacz, ale zrobię to.
Dlatego do samego końca nie wiedziałam co zrobić z oczami, bo korci mnie niebieski eyeliner. Ale chciałam taki bardziej cry baby. Więc bierzemy ten ciemny fioletowy i robimy taką kreskę jakby w dół. O, coś takiego. Nie takiego. I środeczek wypełniamy tym fajnym różem. Kacper, błagam. I tak prezentuje się skończony makijaż. Jest to totalna abstrakcja z cyklu improwizuję, nie wiem co. Mamy tutaj taką cry baby w wersji walentynkowej. Piszcie koniecznie co sądzicie. Szalone, albo i znacznie bardziej, albo ładniejsze, albo łatwiejsze, albo tylko tu was ogranicza. A z moim kodem macie zniżeczkę na zakupy. I tak na dzisiaj już tutaj, koszynki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę i dajcie mi znać o tym w komentarzu. Jeśli się już z wami żegnam i elo, kochamy skrzynki, widzimy się niebawem, ale jeszcze zapraszam na poprzednie materiały, które są przecudowne i wciągną cię bardziej niż moją babcię tureckie seriale. A ja się już z wami żegnam i... Hello, kochani, widzimy się niebawem.